To jest pokój w nowej części hotelu. Skąd to wiadomo? Moi drodzy, spójrzcie na ten widok. Przeszklona ściana, widzieliście fasadę tego budynku od tyłu. No i z wewnątrz ten widok na miasto jest absolutnie niesamowity. Wiecie, że nie lubię za bardzo firanek, a te firanki w kolorze koniakowym wyglądają naprawdę fajnie. W ogóle tutaj mamy połączenie trochę takich dwóch światów. Bardzo przyjemnych, przytulnych kolorów. Zobaczcie też na podłogę, na zasłony z szarością i z nowoczesnością. No, na suficie mamy na przykład wytłoczki od jajek albo jakąś nowoczesną rzeźbę betonową. To jest po prostu sufit kasetonowy i on nie jest taki po to, żeby cieszyć oko, tylko dlatego, że nie potrzebujemy dla takiego sufitu żadnych dodatkowych słupów i wsporników. I dzięki temu można było swobodnie tę przestrzeń sobie dzielić, a to jest bardzo ważne w hotelach. Właściwie w każdym pokoju mamy meble obite miękkim pluszem. I to jest bardzo ważne. Ja mam wrażenie, że w hotelach butikowych takim bardzo, bardzo ważnym elementem jest to, żeby klient, gość poczuł się jak w domu. No i to nie są materiały, które kojarzą nam się z hotelem. One są przyjemne, one są w miłych kolorach. Mamy intensywnie niebieski dywan, mamy jakieś złote dodatki. To wszystko jest rzeczywiście bardzo, bardzo przytulne. Ale istotna jest baza i tę bazę pokażę wam nad łóżkiem. To jest apartament, więc tutaj mamy część sypialnianą. Proszę bardzo, łóżko eleganckie, ale nie o tym. Szare ściany mają na sobie teksturę. To jest trochę taka nowoczesna boazeria. I teraz informacja dla was. Jesteście w stanie coś takiego zrobić własnoręcznie. Nie trzeba do tego żadnych specjalnych materiałów. Wystarczy kupić listewki, przykleić je na ścianie. Nie musicie ich nawet ciąć pod kątem 45 stopni. I słuchajcie, przyklejamy to za pomocą kleju uniwersalnego, malujemy całość normalną farbą do ścian i możemy mieć tego typu przestrzeń, która jest bardzo dekoracyjna. Tego typu podziały możemy też jakoś wykorzystać, możemy powiesić obrazki. To jest naprawdę piękne i bardzo tanie rozwiązanie. Uwielbiam takie rzeczy.